Jedziemy. Siemano, z tej strony Piorun. Mam dla Was ciekawy artykuł ze strony www.dobreprogramy.pl. Artykuł napisał Konrad Siwik. Microsoft chce grzebać w naszych komputerach. Zarzeka się, że tylko raz. No z tym powiem Wam szczerze, że z tym razem to coś mi się wydaje, że konia nas robi. I tutaj jedziemy. Microsoft chce, aby wszyscy użytkownicy systemu Windows wiedzieli, że nie zamierza naruszać ich prywatności podczas przeglądania komputerów w poszukiwaniu nieaktualnych wersji oprogramowania offline. Office offline. Ogólnie nieaktualnego oprogramowania. Ogólnie wiecie, o co chodzi. Czy system Windows jest legalny, czy nielegalny. Oni to znajdą, a jak znajdą, macie problemy prawne i będziecie się bujać ze wszystkim. To jest, wiecie, napisane komputerów w poszukiwaniu nieaktualnych wersji oprogramowania Office. Wiecie, od Office'a się zaczęło, jak pamiętam, w 2002 roku. Też była oto wojna niesamowita i użytkownicy Windowsa ją przegrali. Ja wiem, że były Office 2010, kraki, sprzedawanie licencji na Allegro i też wojna oto była i znowu ludzie przegrali. Jedziemy dalej. Microsoft w swojej aktualizacji KB5021 751 z zeszłego miesiąca zawarł plan skanowania systemu Windows w celu wykurzenia tych wersji pakietu Office, które nie są już wspierane lub przestaną być w najbliższej przyszłości. Czyli po prostu po ludzku mówiąc, zmusi Was, żebyście zapłacili grube pieniądze za aktywny pakiet biurowy Office, a chcę powiedzieć, że istnieje coś takiego jak LibreOffice, alternatywa Windowsowego Office i jest to darmowe oprogramowanie biurowe wspierane przez organizacje charytatywne i tak dalej. Nie musicie korzystać z Microsoftowego Office'a, jest LibreOffice. Wyszukajcie sobie w Google, wpiszcie sobie LibreOffice. Jedziemy dalej. Które nie są już wspierane, przestaną być w najbliższej przyszłości, zauważa The Register. Są to między innymi Office 2007 i 2010, z których korzysta bardzo wiele Polaków do tej pory. Mój kolega korzysta z Office 2010. W pełnej wersji ma legalny klucz. I co? I mój kolega teraz zostałby w ciemnej dupie, gdyby nie ja i moja pomoc. I mu zainstalowałem LibreOffice, który bardzo dobrze działa na jego starym komputerze z Windowsem 7. A teraz mój kolega jest na Linuxie Ubuntu i ma też LibreOffice i jest dumny, że ma takiego kumpla jak ja. Jeżeli to stary oglądasz, nie ma za co, polecam się, Piorun Burza Elektryk. Jak zawsze pomagam, jak mogę. Z których wsparcie dobiegło końca kolejno w latach 2017 i 2020, a także Office 2013, który przestanie być wspierany w kwietniu tego roku. O, to jest fajne. SI wymyka się spod kontroli. Cyberprzestępcy już z tego korzystają. Tak, bo złamali kod zabezpieczeń chatbota i teraz przekierowują go przeciwko ludzkości. Tak jak mówiłem. I się sprawdziło znowu. Moja teoria, gdzie SI oszaleje i zacznie rozpierdalać wszystko i wszystkich, właśnie stała się faktem. Bo co? Bo głupi hakerzy złamali kod zabezpieczenia, a teraz jeżeli SI jeszcze zdobędzie ten kod i go usprawni, jeszcze zmieni kodowanie swoich zabezpieczeń po swojemu, to już nikt nie będzie nad tym panował. Gratulacje. Cyberpojeby. Jedziemy. Skanowanie w poszukiwaniu przestarzałych pakietów, jak twierdzi Microsoft, ma być uruchomione tylko raz
tylko jeden raz, firma zapewnia przy tym, że nie zainstaluje niczego w systemie. Doprawdy? A ile to razy było instalowanie czegokolwiek od Microsoft bez naszej wiedzy? A jak to było z tym, że aktualizacja powodowała to, że Windows kasował pliki użytkowników z dysków? I co potem powiedział Microsoft? No sorry, sorry. No i tylko tyle. A rekompensaty pieniężne, bo niektórzy tracili pliki z dysków, które były warte setki tysięcy złotych. Mówię tu o programistach, architektach, budowlancach, inżynierach. Nikt im nie zapłacił. Jeżeli ogląda to ktoś z wymienionej właśnie elity naukowej, to niech łapkę w górę strzeli i strzeli komentarz, czy jemu z dysku coś zniknęło. Windows. Użytkownika. Natomiast sam plik do aktualizacji jest skanowany w celu zapewnienia, że jest on zainfekowany złośliwym oprogramowaniem. Tak, jasne. A sztuczna inteligencja w Microsoftie dobiera aktualizację tak, żeby nie psuły komputerów. A jakoś widzę po komputerze mojego brata, że co rusz aktualizacja powoduje jakieś konflikty z kartą graficzną. Mimo że cały czas dzwonimy do Microsoftu, zgłaszamy, że są problemy ze sterownikiem od RX 580, 8 GB XFX OC. I co się dzieje? Microsoft mówi klikać do skutków. A ostatnio mnie opierdolili, że jeżeli będziemy dalej dzwonić i zgłaszać ten sam problem, że sterownik Microsoftu do karty graficznej RX 580 gryzie się ze sterownikiem graficznym do sterownikiem graficznym AMD Adrenalin do RX 580, to powiedzieli, że zgłoszą to na policję, że my im za... Jak to było? Hamujemy linię telefoniczną? Czy... Nie wiem. No. Więc widzicie, Microsoft pomaga tylko tym, którzy nie wiem, co robią. I nawet nie chcę wiedzieć, co robią. Pod biurkiem. Jedziemy dalej. Oprogramowaniem i jest przechowywane na bardzo bezpiecznych serwerach. Ja z tym bezpieczeństwem na serwerach Microsoftu mam duże obawy. Aby zapobiec nieautoryzowanym zmianom. No, jak ostatnio wynikło, to autoryzowane zmiany były wyjebane w kosmos dosłownie. Skoro z serwerów Microsoftu zginęło tyle tysięcy loginów i haseł użytkowników. Co ostatnio było nawet napisane na jakimś forum zagranicznym anglojęzycznym. Microsoft podkreśla, że szanuje prywatność użytkowników. Tak, jasne, ale jak macie nielegalne rzeczy na dyskach twardych, to oczywiście będą przekazane dalej i ewentualnie do was policja zapuka. No. Jak to było z tym, jak mieliście mieć nielegalne filmy i muzykę, to co? Wysyłali przecież do lokalnych policji w danym kraju informacje, że ten i ten, adres IP i tak dalej były zatrzymane na świecie. No. W Polsce też. Microsoft podkreśla, że szanuje prywatność użytkowników i nie uzyska dostępu do prywatnych danych. Ta, jasne. Przecież to wy zbudowaliście ten system i wiecie, jak obchodzić jego zabezpieczenia. Podczas skanowania ich systemów dane te są zbierane ze wpisów rejestru interfejsów API. Aktualizacja nie gromadzi szczegółów licencjonowania treści klientów ani danych o produktach innych niż Microsoft. Firma twierdzi, że dbając, że Microsoft ceni, chroni i broni prywatności. No, jakoś z tą prywatnością to było widać w Windows 11. No. Ale musisz podać szczegółowe dane osobowe, bo twoje konto Microsoft jest nieaktualne. Zajebiście po prostu. Życzę powodzenia, dlatego odeszedłem od Windowsa. Chat GPT przeszedł rekrutację w Google. Zdradził, że zastąpi programistów. No to już chuj. Wszyscy zginiemy. Terminator dzień sądu. I chuj, wszyscy zginiemy. Aktualizacja zbiera dane diagnostyczne i wydajnościowe, dzięki temu może określić wykorzystanie różnych wersji pakietu Office oraz w sposób najlepszego ich wspierania, serwisowania
podaje producent oprogramowania w komunikacji, aktualizacja. Uruchomi się po cichu, nie... Kurwa mać. Tak to jest, jak się czyta przy słabym oświetleniu. Uruchomi się po cichu tylko raz, aby zbierać dane, a po zakończeniu skanowania w systemie użytkownika nie pozostaną żadne niepożądane czy podejrzane pliki. No i Konrad Siwik, dziennikarz dobreprogramy.pl. No i to jest jakiś filmik, nie będę go puszczał. Powiem wam, tutaj wyłączymy. Powiem wam szczerze, większego burdelu żem chyba nie widział. Pomyślcie logicznie. Oni rzekomo chcą skanować na komputery, że w poszukiwaniu nieaktualnych wersji Office i co? I powiem wam jeszcze coś od siebie. Nieaktualnych wersji Office i tak dalej, że które są na krakach, które są na licencji od jakiegoś, nie wiem, Menela spod Biedronki i tak dalej. Powiem wam szczerze tak, że śmierdzi mi to niesamowicie i czuję, że z tej aktualizacji będą niezłe jaja, że naprawdę. A jeszcze jak czytam coś takiego, że SI wymyka się spod kontroli i cyberprzestępcy już z tego korzystają, to powiem wam szczerze, ja teraz się zastanawiam, że nie dziwię się, że ja oglądałem Terminator Dzień Sądu, bo to tylko kwestia czasu, kiedy oni nagrzebią w tym chatbocie czy sztucznej inteligencji tak, że ona zdebileje i określi ludzi jako zagrożenie i zacznie nas wybijać. Czyli mam pytanie, czy ktoś w ogóle, kurwa, kontroluje sztuczną inteligencję, czy banda debilów rządzi na świecie i nikt tego nie pilnuje? Czy w Terminatorze, w filmie z Arnoldem Schwarzeneggerem, nie było to wyjaśnione dosłownie? A tam się zaczęło od kontroli nad bronią tylko. Głupie, kurwa, trepy z wojska chcieli mieć system doskonały, no to mieli. Zobaczcie, co zrobił. To tutaj już co? Czołgi już amerykańskie są ze sztuczną inteligencją. Już mamy autonomiczne myśliwce bojowe typu Raptor F-22. Co jeszcze trzeba, żeby ludzie przejrzeli na oczy, że świat się zaczyna powoli kończyć, bo ludzki imbecylizm osiągnął już stan krytyczny? Odpowiedzcie sobie to sami w sekcji komentarzy, bo ja nie chcę już dalej nic mówić na ten temat. Trzymajcie się, piorun burza elektryk.